Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na kolejny odcinek z Car Mechanikiem. Dzisiaj będzie taki nietypowy, bardziej luźny odcinek, dlatego że chyba nie mam pomysłu na razie na odcinek. Nie mam kredytów przede wszystkim, jak widzicie, więc nie ma sensu kupować kolejnego auta, bo tutaj chyba nic innego nie ma, nie? Prawda? Tutaj jest samochodzik, który powinien wylądować na parkingu. I co my tu mamy? Pytanie, czy jeszcze gdzieś tutaj się chowają jakieś auta? Nie, na hamowni nic nie ma. Sprawdzimy w lakierni i na diagnostyce. Tutaj też nic nie ma i tu nie ma. Dobra. W miarę uporządkowany temat. Dobra. Niestety ostatnio nie mam czasu na granie w gry komputerowe. Takie różne trudności, które uniemożliwiają mi granie. No ale to nie znaczy, że w ogóle przy wolnej chwili nie skorzystam z tej dogodności i nie zagram. Tej okazji może tak. Dobra, mamy tą sambę. Dzisiaj zrobimy sobie sambę na sterydach. Co wy na to? Ostatnio, nie wiem, czy jeżeli oglądaliście odcinek o sambie, no to o te dwa, te jeden właściwie, tak, te jedynka. To auto nie za bardzo nam się rozpędzało. Później jakoś tam mu szło, ale ten początek był bardzo taki ciężki. Więc przegraliśmy z Kretesem już przy pierwszym wyścigu. Nie mówiąc już o finale czy półfinale. Więc może go dzisiaj troszeczkę podrasujemy. Mamy 27 tysięcy. Tyle kasy powinno nam wystarczyć, żeby troszeczkę poprawić jego osiągi. W tej chwili auto ma całe 40 koni mechanicznych. Chyba najwolniejszy samochód, jaki robiłem. No i pytanie, co my możemy tu poprawić? Nie chcę go rozbierać aż do zera, do tych tłoków i tych spraw, ale spróbujmy troszeczkę tutaj pogmerać, popoprawiać, tak żeby przynajmniej do tych może 60, jaki cel minimum, niech będzie 60 koni mechanicznych. Zobaczymy, czy uda nam się wyciągnąć te 60 koni mechanicznych. Na pewno chciałbym wymienić przewody zapłonowe. Myślę, że te kopułki również można by wymienić. To jest takie minimum dogłębne. Pytanie, czy tutaj tą pompę wspomagania można wymienić. Chyba nie, ale alternator tu gdzieś jest. Nie widzę. Dobra. Fiku miku. Na pewno cały układ wydechowy chciałbym wypchnąć. Ale tego nie zrobię z tej pozycji. Pompa wspomagania. Te pompy wspomagania, czy są w... Czy są pompy wspomagania? Są pompy wspomagania. Czyli pompy wspomagania też możemy wymienić. Tak na szybciocha. Ja tutaj pompę paliwową mam. Nie będę tutaj ich gwiazdkował na razie. Na razie zrobimy taki projekt minimum. Bo tutaj wystarczy, że ściągnę ten pasek klinowy i pompę wspomagania V8 i ja już mogę tak naprawdę kupić pompę wspomagania, proszę bardzo, 300 kredytów, rozdzielacz zapłonu również mam, więc to jest taki mikrotuning, tu już pasek mamy klinowy, super, rozdzielacz zapłonu jest i tu musimy kupić palec rozdzielacza i to w dwóch egzemplarzach, co daje nam 0,5% mocy więcej, czyli dwa palce to już jest 1% dodatkowo, subcio. Kopułki też są i to już jest w ogóle przyrost fajny, bo na każdą kopułkę 1,5%, więc mamy 3% i one fajnie wyglądają w tej czerwieni. Czyli jeszcze design nam się tutaj poprawia. Okej. Okay. No i tutaj mamy przewody zapłonowe. Proszę bardzo.
To jest 1%. No to już tam troszkę tych procentów nam doszło, nie? Co by tu jeszcze można było z tej pozycji zrobić? Myślę, że filtr powietrza jak najbardziej wymienić. Filtr powietrza, tylko błąd zrobiłem jeszcze. Tutaj się pospieszyłem trochę. Pospieszyłem się z tym faktem, że przewody można wyjąć i czy ja tu mam dostęp do? Mam, nie mam, ale to nic, ściągnę. Poświęcę się i ściągnę te, tak, tylko tutaj te świece. Bo chciałbym również, kurczę, i tutaj już muszę od spodu, ja cię kręcę, ale wymyślili to. No dobra, listwa wtryskowa jak najbardziej do wymiany. Na pewno filtr paliwa również będzie się, uda nam się i tutaj mam kolejną listwę. Czy kolektor dolotowy się da? Czy dmuchawę się da? No zaraz to wszystko sprawdzimy. Na żywym organizmie. Czy przepustnicę się da? To wszystko jest takie nietypowe. Więc to jest pełno pytań i zero odpowiedzi. Ale zaraz to sprawdzimy po prostu. Dobra. I sobie to też ściągnę. Potem podniosę i ściągnę te dolne części i tam wymienimy świece. Ok. Na pewno świec jest 6, więc 6 świec trzeba wymienić. One są tak uciapciane gdzieś tutaj. Dobra. No dobra. Mam ściągnięte to, co chciałem. 12 świec poproszę. To już mamy 1% ponad. 12 razy 0,13 to już 1,3% i 1,13, 26, 1,56%. Tak mniej więcej, chyba dobrze liczę. Czyli 1,5% mamy na świecach zysku. No to trzeba będzie pokombinować, poczekajcie. Pokrywy na pewno tutaj, z pokrywami nic nie zadziałamy, ale uwaga, zagadka, no listwy myślę, że tak, listwy są do zakupu i tu mamy po 2%, a dwie listwy to już mamy 4% przyrostu, super, ok, tutaj druga listwa i teraz zagadka, czy no filtr paliwa też trzeba kupić. Kolektor dolotowy A i B. Czy one są w ogóle? Filtr paliwa tak, ale czy kolektorki są do kupienia? Są. I tu mamy 2%. I tu mamy 2%. Super. Takie mega czarne. Teraz mamy ten moduł zainstalowany. Więc mógłbym je przemalować w ogóle na jakiś finezyjny kolor. Ale dobra, na razie tutaj nie kombinujmy. Nie przedłużajmy sprawy. Przepustnica. Myślę, że przepustnica również jest do ogarnięcia w tuningu. Jest i to bardzo ładna. A czy dmuchawa? Dmuchawa nie. Dmuchawa jest jak najbardziej nietuningowana. Ale przepustnicę mamy za to. Ok. Dmuchawa do liści. Filtr powietrza pokrywa właściwie. To wiem na pewno, że tutaj nic z tym nie zdziałam, ale filtr jak najbardziej powinien być. I mamy 2% dodatkowe, czyli już o, ładnie nam te procenty rosną. Myślę, że te 60 spokojnie uda nam się osiągnąć przy tych zmianach. Tak naprawdę zostaje mi jeszcze zmiana drobna, a dokładnie tak, to założyłem. Ja chyba nie chcę zakładać więcej, bo chcę podnieść ten samochód. Na pewno wydech cały uda się nam tutaj przekombinować. Kolektory wydechowe również. Powinno się dać.
I tutaj mamy podejście takie do pokryw. No bo musimy się dostać do tych świec. Ok, i teraz. Ej, nie tak, za szybko. I tu dostęp od komory. Co oni tu mają? No to jak mam teraz od komory, jak... To musiał silnik wymienić. Kurczak, no. Jak mam się dostać do komory? Dobra. Inaczej. Okej, rozumiem to. Muszę ściągnąć pokrywy, podnosząc auto, natomiast żeby ściągnąć świecę, to muszę obniżyć auto. Okej. To ma sens. Niestety muszę też odkręcić koła, no bo chcę też zupgrade'ować skrzynię biegów. Nie wiem, czy akurat ją dokładnie, czy jej wnętrze, które łączy się z silnikiem. Rozrusznik serca, ok. I teraz skrzynia biegów. No dobra, no tam, przy skrzyni będzie 1%, ale będzie można stuningować, to będzie można się pobawić ewentualnie w ustawieniach, przełożeniach silnika. Więc chyba też się skuszę. Dobra. Mamy to. Ale dobra, inaczej. Co ja się tu będę? I tu już mamy, zobaczcie, 0,9, 1,4 i 1,75, czyli ponad 3% mamy przyrostu. Ok. No i skrzynia biegów, standardowo to będzie 1%. No chyba, że takiej skrzyni nie ma. Jest. No dobra, mamy ją. Dobra, to teraz już możemy te półośki wstawiać, opony czy koła zakładać. Myślę, że trzeba jakiś design zmienić w ogóle z zewnątrz. No bo jak to ma być samba na sterydach, to trzeba jakoś podrasować ją trochę. Myślę, że mogę te kolektorki też kupić, ale to nie tutaj, tylko tune, tak, 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 i tu mamy ładny przyrost, po 4% na każdą stronę. Jedna i druga. Super. No i wydech. Tłumiki i te sprawy. Rura wydechowa tu mamy 2%. Tłumik końcowy B 2% i tu A 2%, czyli łącznie 6% na układzie wydechowym. No dobrze. Dobrze, pozostaje mi tylko teraz opuścić auto, założyć świecę. Podnieść auto, zamknąć to wszystko, co tam, wiecie, poszło. Okej. Chyba coś nie tak zrobiłem. Dobra. Ściągnąłem z jednej strony. Dałem ciała. Chyba, że mogę. No nie mogę, widzicie, jak tutaj pokazuję, spod spodu muszę. Pokażcie, a z tej strony. A nie, dobra, dobra. Dobra, to jest też dobrze. Okej. Myślałem, że nie ściągnąłem. Ściągnąłem. Dobra. To z tej strony po prostu nie założyłem świec u góry, nie? Dlatego on wtedy nie zgłaszał, żeby przewody założyć. Byłem zdziwiony, dlaczego nie zgłasza, że mogę zakładać przewody. Wow. Okej. No i tutaj musimy podnieść auto. Dobra. Ale jesteśmy w domu prawie. Teraz jeszcze zobaczymy coś. To za chwileczkę.
Tylko sobie tutaj poprawimy troszkę pewne sprawy. Pokrywa jedna. No dobra, przewody oczywiście musimy znowu auto w dół. Dół. Okej. No dobra, myślę, że to jest wszystko, co mógłbym tu zrobić, żeby nie ingerować zbyt głęboko w silnik. Z przodu tutaj chyba nic nie zrobimy. Jakieś sterowniki, chyba tu nie ma sterowników. Pach. Patrz, można otworzyć trochę. Ale zobaczmy, czy ta Samba ma jakieś fajne części, takie, żeby ją wyróżnić jakoś. No, nie za wiele tych części tu jest. Jakieś kolorki. Krem, red krem. Dobra, nie kombinujmy. Nie za wiele tu jest, ale zobaczmy, czy ten samochód mógłby. No skoro już go poprawiliśmy, wydaliśmy tyle kasy, to czy można by coś z nim jeszcze. Może mu barwy zmienić, żeby pokazać, że faktycznie to jest auto troszkę lepsze niż było. Chociażby zrobić z niego metalizowane auto albo matowy, chromowane. Pytanie, jakby to wyglądało? Zobaczmy, czerwone. Ale fajny. Pomarańczowy chrom. To był niebieski, pomarańczowy, dobra, może być, nie? Okej. Okay. Takie coś innego. No i musimy przejść. Chyba ścieżkę nie trzeba, ale jeszcze sprawdzę. Nigdy nie pamiętam, czy jak zdejmę opony, czy tam się coś poprzestawia, ale nie. Nie przestawiło się. Dobra, no to w takim razie przejdźmy na hamownię. Teraz czy moje wymarzone, czy moje plan minimum osiągniemy, czyli 60 koni, trzymajcie za mnie kciuki. 60 koni to plan minimum. No niestety, przyrost jest tylko 48. 40, tylko 8 koni nam wzrosło. No nie na to liczyłem. Możemy sobie przestroić przełożenia. Czyli pierwszą. Czekajcie. Jak to się robi? Im wyżej, tym będzie lepiej, nie? Tylko będzie nam spadać prędkość. No dobra. Niech on nam osiągnie te 210 na godzinę. Co wy na to? 5 biegów. Nie zmieniam biegów, żeby tu nie było tam szaleństwa. Tak to robię. Zastosuj. Pytanie, czy ja muszę znowu teraz zrobić. Pytanie, czy on jest sklasyfikowany. Jest, dobra. E45. Nie pamiętam, ile wtedy miał. Dobra. Nieważne. Słuchajcie, zrobiliśmy. Zmieniłem trochę przełożenia. Mamy 8 koni więcej. Musimy w to wygrać teraz. Nie ma innej opcji. Jedziemy na wyścigi. Padzik włączony. Standardowy padzik. Xboxa. Nie pamiętam którego. Tego wcześniejszego. Na pewno nie One. Samba. Oczywiście najniższa kategoria 200 wpisowego. Będziemy się ścigać też z Sambą, która jest o 5 punktów niżej notowana. Ma gorszy tuning.
Tam było, że mam tuning 45%. 45% od 40 to powinno być blisko 60. A mi pokazało, że 8% tylko przyrost. Słabo, nie? Dobra, no nic. Zobaczymy. Ale ruszył nam ładnie. Już lepiej ruszył niż wcześniej. Trochę buja przy... Nie wiem przy ilu tysiącach zmienić bieg i nie wiem czy on mi gdzieś tutaj nie będzie... zmieniał. Ja powinienem sobie zapisać wtedy te przełożenia, a zapomniałem tego zrobić. Ale sunie ładnie, ładnie sunie. I tamten tam gdzieś w tył, w tyle został. Myślę, że ja spokojnie mogłem zrobić jeszcze inaczej te przełożenia. Bo ja tam miałem do 210, a on nawet myślę, że 120 nie osiągnie. Zobaczcie, tutaj w ogóle te 3000 to tak słabiutko. A dobra, niech tam pędzi. Tamten zostanie na bank zdyskwalifikowany. On mnie nie dogoni. W ogóle nam spada prędkość. Nie, goni nas. Ale zdążymy, nie? Zdąży nas dogonić? Tak, za szybko przełożenie zrobiłem i traci moc. Dziwne, nie? A dobra, 3000 obrotów, a jednak... Ale ładnie zahamował. Dojedzie? Został zdyskwalifikowany. Co za emocje. Dobra, tym razem będziemy się ścigać z Land Roverem. Oj, który jest bardzo dobrze notowany. Szanse na sukces są znikome. No ale dobra, no. Kto nie gra, ten... Jak to tam było? Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, nie? Ta kamera jest źle ustawiona w środku. Nie? Taka zbyt z boku. Dobra. Nie wiem, może przy 5000 będę zmieniał biegi. Powiedzmy. Tak sobie pomyślałem. Okej. Okay. A tamten uciekł. Więc to. Ale był wyżej notowany, nie? Niestety, to auto nie nadaje się na wyścigi. Może przez ten rozwinięty dach u góry, który zwiększa opory. Szkoda. No niestety, Samba nie da rady. Samba na sterydach, ale słabiutko. Słabiutko. Okej. Dobra, postawmy tutaj, niech Land Rover wygra. Też jest szanse z Fiestą, są znikome również. A tu postawimy na Vana. A tak, bratobójcza walka dwóch takich samych samochodów. Land Rover wygrał. Czy wygra w ogóle wszystkie całe mistrzostwa? Zobaczmy. Przegrał. No. Ale jakaś tam wypłata trafiła na konto. No dobrze, słuchajcie, tak to wygląda. Taki odcinek spokojnych. Liczyłem na więcej, jeszcze więcej emocji. Po takim tuningu to powinno tutaj naprawdę ładnie hulać wszystko. Niestety nie udało się. Samba na sterydach, część pierwsza, porażka. Będziemy próbować do skutku, może nie w kolejnym odcinku, ale będę miał zawsze w pamięci, żeby do tej Samby jakoś wrócić i popróbować jeszcze coś z nią pokombinować, coś tutaj jeszcze dodać, żeby to auto miało lepszą dynamikę, no i żeby się lepiej prowadziło ogólnie. No tak to wygląda, słuchajcie. Ale żeby nie było tak smutno, to może pojadę nad morze. Nie, to może sprzedam wszystkie części
i pójdziemy sobie na złomowisko i zobaczymy, czy na złomowisku jest jakiś samochód na następny odcinek, może jakiś po taniości coś kupimy. To jest, słuchajcie, jakaś koncepcja, prawda? Jak się nie ma pieniędzy. Takiego całkowitego szrota. Muszę trafić na takie auto, które nie było robione. Tu mamy jakiegoś Wolwiacza z modów, ale był robiony. To ciekawe, to jest zwykły sedan, ale w miniaturze było kombi. Nie rozumiem. Dobra, idziemy dalej. Volvo mnie nie interesuje na razie. Tu jest jakiś samochodzik. Ten samochód to Plymouth Roadrunner. Plymouth na pewno był robiony, tylko nie pamiętam, czy Plymouth z modów. Kurczak, nie mogę tego teraz znaleźć. Muszę kliknąć. Był robiony na czwartym poziomie. Był robiony, więc nie mogę go kupić. Czy mogę go kupić, bo jest zysk 2000 na nim. A każdy grosz się liczy, ale szukamy dalej. Tutaj mam znowu Volvo. Co z tym Volvo się dzieje? Że tyle tego auta jest. Tu jest jakaś fajna bryka. BMW M1. Chcę go. Ja go nie robiłem na bank. I to jest DLC. Jakby nie ma nawet wpisanego tutaj. M1 Pro Car. Nie, muszę go mieć. Muszę go mieć i nawet stać mnie na niego. Tylko problem jest taki, że zostaje mi tylko 349 kredytów. Ale super się udało. Więc tu tak naprawdę już nie ma o co walczyć. Nawet nie kupię tam tego, żeby mieć jakiś zysk. Dobrze, nie kupiłem tam tego auta. Możemy sobie spróbować wziąć jakieś części i zobaczyć, czy się uda je jeszcze kupić. Zobaczmy. 1570. Za drogo wszystko, za drogo. McLaren, dobra, no to muszę, no muszę tak, 100, już mamy 100. To za mało. Ford Maska. Teraz. Znowu 1000. Co to za części? A, bo tutaj mamy 509. To 391. Nissan. Dobra, to. 208. Dobra, kupujemy części. Kup części. Mikrozysk. No i tak będę musiał po odcinku odwiedzić to złomowisko pewnie kilkukrotnie, żeby mieć, no wiecie, mieć pieniądze na remont naszego BMW w kolejnym odcinku. No ale samochodzik, no wygląda zacnie. Niestety nawet, a może mu usiąść, zobaczcie, tak wygląda jeszcze, zakurzony, brudny, ale już się czuję mega komfortowo w tym aucie. I silniczek jakiś fajny, co tutaj jest, ile mocy, w ogóle przebieg jaki spory, ale 465 koni, no tak, to jest to. No dobra, czy uda nam się, słuchajcie, zobaczmy, czy uda nam się $1000 zarobić na tych częściach. Może się uda, uwaga. Oj, tak.
Tak się nie robi. Zablokowane, ok, ostatnia część. Niestety tą alfę tutaj skrzeniłem. Ale i tak się uda 1000. Jest, super. Ale to i tak jest za mało do remontu. Więc tutaj muszę się naprawdę postarać, żeby coś tutaj zdziałać. Mamy 1500, dokładnie równo 1500. Dobra, to na tyle, pół godziny minęło, nie wiadomo kiedy. No, chęci były, niestety skończyło się tylko na chęciach, tak jak u naszych piłkarzy. No dobra, no ale wiecie, będzie dobrze. Cześć.